Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online i tym razem, proszę państwa, porozmawiamy sobie na temat tego, jak w tym tygodniu aktualnym zarobić masę hajsu. Jakby co, wszystkie te informacje, które przekażę w dzisiejszym materiale, będą aktualne aż do 16 września włącznie. A jeżeli ktoś chce być taki bardzo dokładny, to powiem, że 17 o godzinie 11 mniej więcej te premie się zmienią, te wszystkie zniżki, o których dzisiaj sobie pogadamy, więc macie jeszcze sporo czasu, całą niedzielę, bo w ten dzień ten materiał jest publikowany. Więc oczywiście łapka w górę i komentarz, subik, to wszystko jest mile widziane, ostatnio mniej zostawiacie komentarzy, a ja wszystkie czytam, więc zapraszam, zróbcie mi więcej roboty. A więc okej, zaczniemy sobie od tej najgorszej premii, ale przy okazji jest to premia, która pozwoli zarobić osobom, które w GTA nie mają żadnego biznesu. I jest to premia na tryb przywłaszczenie, który jest podwójnie premiowany, podwójny hajs, a także podwójne punkty doświadczenia, więc niby spoko, ale sprawdziłem sobie i materiał się pojawił właśnie wczoraj z tego trybu. Nie jest on jakiś wybitny, są lepsze i do tego hajsu z niego za wiele nie ma. Bo w najlepszym przypadku zarobicie za ten tryb około 200 tysięcy, jeżeli będziecie grać go przez godzinę. Więc no, jest kiepsko moim zdaniem. Więc o wiele lepszym sposobem jest to, żebyście po prostu pomagali innym w zarabianiu im. I na tym wyjdziecie o wiele lepiej, niż gdybyście grali ten oto tryb. Oczywiście, jeżeli chcecie komuś pomóc, albo sami potrzebujecie pomocy, to właśnie jest Discord mój. Zapraszam serdecznie. Dobra, więc tryb adwersarza przywłaszczenie jest do niczego. Lepiej jest po prostu komuś pomagać. Na przykład pomagać w napadach na kasyno. I tutaj jest powiedzmy taka mini premia. Nazwijmy to w ten sposób. Chodzi o to, że zarabiacie za wszystko w kasynie, w napadach na kasyno dokładnie tak samo, ale jest dodatkowy łup. I tym łupem są oczywiście diamenty, które są oczywiście najdroższym towarem, który może trafić się właśnie podczas zwiadu na kasyno. I teraz możemy sobie porozmawiać o szansie, ponieważ kiedy robicie ten cały zwiad, to macie jakąś tam konkretną szansę na wydropienie poszczególnego łupu. I aktualnie procenty wynoszą dokładnie 36% na kasę, 27% na sztukę, 18% złoto i 18% diamenty. Jak ktoś jest spostrzegawczy, to by nie zauważył, że brakuje nam tutaj 1%, bo są to wartości przybliżone, powiedzmy. Więc jakbyśmy chcieli dokładnie, wiecie, podawać wartości, to byłoby 36% na kasę, ale jeszcze po przecinku macie 8, 8, 5, 5, 5, 1, 1, 1, no wiecie o co chodzi. Więc ten 1% tak jakby go nie było. Oczywiście pamiętajcie o tym, że kiedy wypadnie wam na przykład kasa, no to warto sobie ten napad przerwać i odpalić jeszcze raz. Dzięki czemu będziecie mieli jeszcze raz szansę na wylosowanie innego łupu. Możecie przerwać napad nawet podczas robienia przygotowania ze zwiadem na kasyno. Ale cały czas tak mówię, diamenty, takie fajne, a nie pokazałem wam, ile one w ogóle są warte. Więc teraz na właśnie ekranie macie pokazane, ile jest wart poszczególny łup w napadzie na kasyno. I tutaj zobaczcie, że jest też czaszka. No to czaszka chyba każdy wie, jest to poziom hard. On daje 10% więcej hajsu. Więc jeżeli macie opcję odpalenia napadu na poziomie hard, zróbcie to, oczywiście wiąże to się z mniejszą ilością żyć i podwójnym hakowaniem w skarbcu. Ale to raczej nie jest problem. Ale dość o napadzie na kasyno, chociaż w sumie to jest lekko powiązane, ponieważ te rzeczy, które teraz wam powiem, będą w pewien sposób działać sobie w tle, a wy będziecie robić sobie napady na kasyno i zarobicie dzięki temu najwięcej hajsu. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że jest taki piękny biznes w GTA, który zwie się klub nocny. I on akurat nie jest podwójnie premiowany. Jedynie są podwójnie premiowane wojny handlowe. Wojny handlowe występują na sesjach, takich bardziej, gdzie jest chyba przynajmniej 3 osoby. Z tego co wiem, oczywiście 3 osoby inne, z innej organizacji, ale tutaj pewności nie mam. Dobra, ale tak czy siak, te wojny są podwójnie premiowane, czyli dadzą wam po prostu 2 razy więcej towaru. Ale nie jest to dużo, bo zamiast 20 tysięcy w towarze, dostaniecie 40 tysięcy w towarze. Około, coś takiego, więc nie jest to aż tak wiele, więc polecam nie tryhardować, jeżeli chodzi o te wojny. Jeżeli trafi się przy okazji, spoko. Ale wiecie, jakieś zmienianie sesji, żeby wojny trafić, mech. Lepiej ten czas poświęcić na napady na kasyno, bo na tym więcej zarobicie.
Ale jeżeli wam się trafi, warto to sobie zrobić, nawet nie po to, żeby zarobić, tylko po to, żeby był jakiś fan. Pamiętajcie, że są też nowe wajny handlowe, gdzie jest 8 paczek, inna paczka jest warta normalnie 10 000, z tego co wiem. Jeżeli jest to pojazd, no to jest warte 20 000. Pojazd można zniszczyć i dostaniecie dwie paczki. Oczywiście te wartości dajcie sobie raz dwa, ponieważ jest właśnie podwójna kasa na tym. No i to tyle, jeżeli chodzi o wojny, ale nie koniec, jeżeli chodzi o klub, ponieważ klub nie dość, że ma te wojny, to ma rzecz o wiele fajniejszą, czyli po prostu to, że jeżeli masz na przykład bunkier, masz magazyn paczek, masz wytwórnię, to możesz sobie przydzielić techników. Najlepsze przydzielenie techników wygląda w ten sposób, taka L-ka położona i dzięki temu zarobicie najwięcej hajsu. W zależności od towaru, im mniej warty jest, tym szybciej, im więcej, tym dłużej, to ma sens. Będzie wam się sprowadzać właśnie towar do waszego klubu. Towar sprowadza się, kiedy jesteście w GTA online. Nie musi być to zwykła sesja, może być to napad, może być to tryb adwersarza, cokolwiek. Abyś był w GTA online, towar będzie się sprowadzał. Więc jest to spoko sprawa. I tutaj zawsze macie jeden pojazd podczas sprzedaży, więc to jest strasznie spoko. I skoro macie ten jeden pojazd, to pamiętajcie o tym, że jest coś takiego w GTA jak właśnie premia za sprzedaż na sesji. Więc kiedy macie właśnie towar i nie boicie się tego, że jakiś cheater wam to wysadzi, albo jakiś typek przyleci sobie laserem i wam ten towar rozwali, no to sprzedawajcie ten towar na sesjach, gdzie jest dużo osób, dzięki temu dostaniecie premię. Tam chyba jest maksymalnie 25%, więc całkiem sporo. Zamiast na przykład miliona dostaniesz 1 250 000 minus dolar tonego oczywiście, 10%. Ale tak czy siak warto sobie to robić, ja wam polecam taką taktykę. Tyle jeżeli chodzi o cały ten biznes z klubem nocnym. Ale jest jeszcze jeden biznes i jest to oczywiście bunkier. Bunkier wymaga większego zachodu powiedzmy niż ten cały biznes związany z klubem nocnym. Ale wciąż jest to rzecz, która daje wam ogromny przychód i polecam to sobie zakupić, szczególnie, że teraz jest to przecenione. Cały bunkier razem z renowacjami jest przeceniony, ale niestety ulepszenia nie są. Więc bez ulepszeń jest kiepsko, ja wam oczywiście ulepszenia polecam kupić, nawet bez tej zniżki. Bo one dają wam po prostu więcej hajsu i szybszą produkcję towaru. Dobra, więc teraz możemy sobie pogadać o tym towarze. Normalnie jest tak, że kiedy ulepszycie ten bunkier sobie na maksa i zdecydujecie się ten towar sprzedać, no to macie 1 050 000. Na premię raz dwa, 2 100 000. Sporo, ale ten bunkier tworzy się dosyć długo, bo jest to czas mniej więcej 11 godzin i 40 minut. Więc sporo, ale jak najbardziej się to opłaca. Więc polecam, żeby zapełnić bunkier w pełni, musicie kupić sobie zasoby i to wam polecam. Nie róbcie misji na zasoby, tylko kupujcie od razu cały pasek za 75 000. Żeby zapełnić bunkier na maksa, no to musicie kupić sobie te zasoby 5 razy dokładnie, czyli wydacie na to dokładnie 375 000. Wydaje się sporo, ale prawda jest taka, że zarobisz 2 100 000, więc wyjdziesz tak czy siak ponad 1 700 000 na plus. Jeżeli sprzedasz to na sesji, gdzie jest dużo osób, wyjdziesz jeszcze bardziej na plus, więc jak najbardziej się to opłaca, jest to biznes, który robi się przy okazji. W odróżnieniu od naszego klubu nocnego, tutaj są sprzedaże, które wymagają 2, 3, a czasami 4 osób, jeżeli macie pełny bunkier. Więc warto sobie mieć przynajmniej te 3 osoby, żeby mieć największą szansę na właśnie wylosowanie dobrej sprzedaży, bo jest jedna sprzedaż na 2 osoby w Fantowedge i jedna sprzedaż na 4 osoby, która ma te całe rurowe pojazdy, ja to tak nazywam i zawsze zapominam nazwę. Dune chyba on się zwie? Coś takiego. Okej, dobra wiem, łazik Dune. No tak. Dobra, więc jak mówiłem, jest jedna sprzedaż, która ma 2 osoby, jedna sprzedaż, która ma 4 osoby, reszta wymaga 3 osób. Jeżeli trafi wam się sprzedaż na 4 osoby, czyli z tymi łazikami, możecie wyjść z sesji, wtedy stracicie tam chyba z 5% towaru. A jeżeli nie chcecie wychodzić, no to polecam zrobić taką taktykę, że jedziecie 3 łazikami do miasta, bo przeważnie tam jest właśnie punkt, a następnie pierwsza osoba, która dojedzie do pierwszych 2 punktów, wysiada z niego i leci po kolejnego tego łazika Dune i robi nim wszystkie punkty. Osoba, która zrobi wszystkie punkty jako pierwsza, wraca się po ten
łazik Dion, który zrobił te dwa punkty i po prostu wsiada do niego i kończy właśnie całą sprzedaż. Powinno wam się w ten sposób to łatwo udać. Dobra, więc to tyle jeżeli chodzi o bunkier pełny, ale jest jeszcze taktyka dla osób, które grają solo. I ja tą taktykę stosowałem bardzo długo. Polega ona na tym, że kupujesz sobie zasoby za 75 tysięcy, robisz sobie co tam chcesz, na przykład nie wiem, napad na kasyno i po 2 godzinach i 20 minutach około dostaniesz SMS-a, w którym jest napisane pięknie, że zasoby się skończyły i trzeba je uzupełnić. No to ty idziesz do swojego bunkra, następnie klikasz odnów zasoby, a następnie, proszę państwa, startuje sprzedaż. Na premiera z 2 dostaniesz za sprzedaż 420 tysięcy, czyli po prostu wyjdziesz ponad 300 tysięcy na plus. I tutaj zawsze będziesz miał jeden pojazd. Więc polecam taką taktykę. Jeżeli robisz tą misję solo, warto ją zrobić na sesji, gdzie jest dużo osób, wtedy dostaniesz nawet 500 tysięcy za właśnie 2 godziny czekania. Więc taką taktykę wam polecam. I w sumie to tyle. Dajcie znać, czy taki materiał wam się podoba. I czy mam je robić właśnie, kiedy Rockstar da nam jakieś fajniejsze premie. I tyle. Więc ja się z wami żegnam. Siemanara, cześć. Elo.